Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Trwa dobra pasca piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin. Podopieczni Piotra Stokowca zanotowali trzecie zwycięstwo z rzędu i umocnili się w górnej części tabeli Ekstraklasy. Miedziowi wygrali w derbowym spotkaniu z odwiecznym rywalem Śląskiem Wrocław 2-0. Kibice nie zdążyli się jeszcze wygodnie rozsiąść, a na tablicy wyników było już 0-1. Spory udział przy pierwszej bramce dla Miedziowych miał bramkarz Śląska, Mariusz Pawełek, który fatalnie wyprowadził futbolówkę. Dotarł do niej Łukasz Piątek i sprytnym strzałem otworzył wynik meczu. Strzelona bramka w pierwszej minucie dodaje skrzydeł i ruszyliśmy od razu po tej pierwszej bramce na Śląsko. Oni byli troszeczkę tacy, jakby dostali gonga takiego, dostali taki knockdown lekki. I chcieliśmy od razu ruszyć, nie cofać się w ogóle przez całe spotkanie, bo już chcieliśmy docisnąć. Śląsk nie otrząsnął się po utracie pierwszej bramki, a niespełna kwadrans później otrzymał kolejny cios. Czotra dośrodkował do Jarosława Kubickiego, a ten strzałem głową posłał piłkę do bramki Śląska. Bardzo się cieszyłem z pierwszej bramki przeciwko Krakowi, ale teraz to ze Śląskiem to bramka cieszy podwójnie, można powiedzieć, jeszcze na stadionie tutaj. Dzięki wygranej KGHM Zagłębie Lubin awansowało na szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy. Ten ostatni rok nauczył nas wiele pokory i spędzony w pierwszej lidze, a teraz z pokorą, ale bez bojaźni startujemy i meldujemy się w rozgrywkach, które dopiero tak naprawdę wchodzą w decydującą fazę i dopiero teraz się zacznie prawdziwa piłka. Kolejnym rywalem piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin będzie Pogoń Szczecin. Do derbowego spotkania doszło także na zapleczu Ekstraklasy. W pierwszej lidze Chrobry Głogów podejmował Miedź Legnica. Ostatecznie 3 punkty zdobyli podopieczni Ireneusza Mamrota, którzy pokonali Legniczan 2-1. Decydującą o losach wygranej bramkę zdobył Kevin LaFrance, który zimą zamienił Legnicę na Głogów. Legniczanie już w czwartej minucie wyszli na prowadzenie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego strzałem głową wykończył Tadas Labukas. Radość trwała jednak tylko 22 minuty, ponieważ do wyrównania po świetnej kontrze doprowadził Maciej Górski. W drugiej połowie znów zaatakowała Miedź, która w 55 minucie mogła objąć prowadzenie. Niewykorzystane szanse zemściły się w 65 minucie. Jak się potem okazało, decydującą o losach zwycięstwa bramkę na 2-1 zdobył Kevin LaFrance, który zimą zamienił Miedź Legnica na Chrobrego Głogów. Uważam, że rozegraliśmy dobre zawody, stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. Szkoda, że strzeliliśmy tylko jedną bramkę, także generalnie nie mogę mieć pretensji, nie mam pretensji do moich zawodników, bo ja na dzień dzisiejszy to, co żeśmy zaprezentowali, uważam, że żeśmy zaprezentowali się z dobrej strony. Jest to moje zdanie subiektywne. Myślę, że z meczu na mecz będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Muszę przyznać, że na pewno jestem zadowolony z tego, jak zawodnicy grali, zaangażowani byli w ten mecz, jak starali się realizować te założenia. Na pewno nie tak do końca wszystko sobie wyobrażaliśmy w tym meczu, bo gdzieś też chcieliśmy mieć inicjatywę, a po drugiej bramce ją oddaliśmy, ale też trzeba zaznaczyć, że graliśmy z zespołem, który ma ogromny potencjał i to było się widać. I jestem przekonany, że z taką grą to Miedź będzie wygrywała następne spotkania i to jest tylko kwestia czasu. Natomiast jeśli chodzi o nas, chciałbym, żebyśmy na pewno byli tak bardziej zawsze zaangażowani, natomiast troszeczkę musi być większej spokoju w tym naszej grze. Po 20 kolejkach pierwszej ligi Chrobry zajmuje szóste, Miedź 11 miejsce w tabeli. Za nami przedostatnia kolejka rundy zasadniczej w Superlidze piłkarzy ręcznych. Ważne zwycięstwo odnieśli na własnym parkiecie szczypiorniści Chrobrego. Głogowianie pokonali Stal Mielec 35-27. Mielczanie, których czeka walka o otrzymanie w PGNiG Superlidze, przyjechali na Dolny Śląsk nie mając nic do stracenia i nieoczekiwanie, szczególnie w pierwszej połowie, napsuli Chrobremu sporo krwi, niezwykle długo utrzymując korzystny rezultat po swojej stronie. Myślę, że to jest zbyt wysokie nasze zwycięstwo jak na siłę Stali. Myślę, że te nasze zabójcze drugie 30 minut spowodowało, że osiągnęliśmy taki korzystny rezultat, ale Mielec potrafi grać, to już jest zupełnie inna drużyna. No zgadza się, nie mogliśmy wejść w mecz, troszeczkę nieskuteczności, słabsza gra w obronie. Tak mi się wydaje, że to był powód, dlaczego ten mecz toczył się na styku w pierwszej połowie. W drugiej połowie już wyszliśmy zmobilizowani, zwarliśmy szyki i odskoczyliśmy na bezpieczną ilość bramek i kontrolowaliśmy to już do końca. Dzięki wygranej Chrobry Głogów utrzymał się na piątym miejscu w tabeli i wciąż ma szansę na zajęcie czwartego miejsca przed fazą play-off.
W sobotę Głogowian czeka derbowe spotkanie z Zagłębiem w Lubinie. Zakończyła się zwycięska pasca koszykarzy SMK. Lubinianie przegrali niespodziewanie na własnym parkiecie z UKS Chromik Żary 49-61. Spotkanie przeciwko Żarom było dla Lubinian ostatnim pojedynkiem na własnym terenie. SMK nie będzie wspominało go zbyt dobrze. Rywale dobrze prezentowali się w elemencie obrony, co w wielu kontrach zatrzymało szarże gospodarzy. Lubinianie walczyli, jednak ostatecznie ulegli 49-61. Chyba w całym meczu, tak? No bo wynik jest naprawdę niski. Pierwsza kwarta chyba 12 punktów, w połowie mieliśmy ich raptem 23, więc faktycznie ta skuteczność w całym meczu delikatnie szwankowała. Obrona chyba nie najgorsza, bo też pozwoliliśmy na niewielką ilość punktów przeciwnikowi rzucić, no ale niestety, no nie wiem dlaczego na naszym parkiecie, bo nie udaje nam się po prostu tutaj wygrać, no a znacznie lepiej to wychodzi na wyjazdach. 12 marca Lubinianie rozegrają pojedynek z KKS Siechnice, a 20 marca czeka ich ostatnia konfrontacja z Górnikiem Wałbrzych. Byłem bardzo ostrożny z wygrywaniem meczy w głowie, tak? Nam się już tutaj taki kubeł zimnej wody ze dwa razy przynajmniej na hali wygrał, kiedy faktycznie byliśmy pewni, że przypuszczaliśmy, że możemy wygrać spokojnie, łatwo ten mecz, a końcówki były nerwowe i nie udało się ich wygrywać, więc no, trzecia liga jest naprawdę ligą wyrównanych zespołów i tutaj faworytów takich zdecydowanych na pewno nie ma. Lubinianie do końca walczyć będą o udział w barażach o awans do drugiej ligi. I to już wszystko w wydarzeniach sportowych na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.